dwie pozycje, które mają nam przybliżyć ciekawostki ze świata mody. Jedna, modowe rewolucje Karoliny Żebrowskiej. Druga, wyciągnę, moda. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Może zacznijmy od tej pozycji, bo to jest może i wiecie, takie wygląda na grube, ale zobaczcie, to jest mniej więcej w ten sposób. Współczesne ilustracje, mało tekstu, za to właśnie dużo ciekawostek, takich pigułkowo i hasłowo opracowanych. Pozycja numer dwa. Tu też macie o różnych ciekawostkach, o okularach, butach na obcasie, jeansach, ale macie je dość dokładnie opracowane. Czyli jest tu mniej tych ciekawostek, ale są w obszerniejszym ujęciu. I teraz tak, którą książkę ja Wam polecam? To ja Wam nie powiem, bo musicie wybrać sami. Wiecie, niektórzy ludzie naprawdę wolą hasłowo, ale żeby tych hasełek było więcej. Wtedy to jest dla nich idealna w dobie tiktokizacji. To jest takie po prostu wziąć, połknąć i takimi hasełkami sobie głowę napakować. Ale jeśli ktoś chciałby rzucić nie tylko hasełkiem w towarzystwie, ale i opowiedzieć, skąd to się wzięło, może trochę szerzej w temacie, no to wtedy ciekawostek mniej, ale lepiej opracowane. Także ja nie polecam.